Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że jesteście cali, zdrowi, że super spędzacie dzień i że spędzicie te kilka minut z nami. Ja sobie postanowiłam, że zacznę nagrywać dzisiaj, co prawda jest już późno, jest już za 15:03, ale myślę, a nuż, coś ciekawego mi się uda nagrać z sofy, z kuchni, z ogrodu. Tak. Takie heheszki. Połączyłam się z wami. Właśnie chciałam wam powiedzieć, zaraz będę robiła taką chińszczyznę. Miałam zrobić, moi drodzy, taki makaron z sosem gruszkowym, ale gdzieś tam na jakiejś stronie zobaczyłam, że ktoś rzucił taki fajny przepis na chińszczyznę. Bo byłam też przekonana, że mamy tego kurczaka z korna, takie wiecie, kawałki, a mówiłam wam, że czyszczę lodówkę. No i pokazałam Radkowi przepis, a tak mówię, nie, kurczaka, no jak kurczak, no ale ja mówię, no mamy przecież tego korna wykorzystam. A okej, to takiego to nawet ja zjem. I już się tak napaliliśmy na to danie, że się okazało, że nie mam tego kurczaka. Także pojechał po kawałki niby kurczaka z korna. Będę robiła to danie. Wygląda zarąbiście. Mam nadzieję, że faktycznie będzie dobre. A mam na ustach błyszczyk z Diora. Ja jego kupiłam już dosyć dawno temu. I właśnie Radek ostatnio do mnie mówi, ale masz usta powiększone. Mówię, jak mam usta powiększone? Mówi, no takie duże masz. On jest niby powiększający właśnie, ale w ogóle mam suchą skórę. Także przepraszam was, jeśli wyglądam jak zawsze. Masz usta powiększone. A ja mówię, no ale błyszczyk już mi się kończy, także kończy mi się błyszczyk. Kazał mi kupić, no ale nie. Powiedział, kup sobie, kup, bo ładnie, naprawdę ładnie wygląda. Uwielbiam ten błyszczyk. Nie, chyba myślę, że nie kupię. Tak siedzę tutaj pod przykryciem. I tak teraz wygląda moje życie, moje rozrywki, moi drodzy, to są spacery z Luną, bo już chodzimy nawet same na spacery i wieszanie prania na dworze, to też jest rozrywka. I oczywiście siedzę sobie trochę w ogrodzie, za dużo sprzątać nie mogę, bo na dole ile można, a na górze nie chodzę na górę. Także powiem wam, emerytka ze mnie się zrobiła. A jeszcze wam chciałam powiedzieć, że już u nas od poniedziałku, czyli już kilka dni, można się spotykać w parku ze znajomą, także... Super, rewelacja. Już właśnie rozmawiałam wczoraj z Jelonkiem, że może właśnie coś takiego wymyślimy, tylko musimy iść do jakiegoś parku, gdzie jest dużo ławek, gdzie będzie można usiąść i odpocząć. Poza tym to powiem wam szczerze, nic, ale to nic nowego, ale u nikogo chyba nic nowego. Powiem wam, że jak oglądam vlogi niektórych vlogerów z Polski, to tak zazdroszczę, bo można chodzić do restauracji. Co prawda my już długo nie byliśmy w żadnej restauracji, nawet jak było otwarte, bo gotujemy większość w domu z Thermomixem, ale przez to, że to już tak wszystko długo bardzo trwa, ja po prostu chcę wyjść do restauracji, chcę wyjść i usiąść między ludźmi, napić jakiegoś drinka, posiedzieć, zjeść coś. Naprawdę nigdy nie myślałam, że mi czegoś takiego zabraknie. Nie brakuje mi kina, bo my do kina nie chodzimy, nie lubię ogólnie chodzić do kina, lubię oglądać filmy, takie owszem, ale nie lubię chodzić do kina, dla mnie to jest zmarnowanie czasu. Ja jak jestem w domu, wiecie, nawet jak coś leci, to ja w międzyczasie, nie wiem, mogę pranie poskładać, czy podłogę umyć, czy cokolwiek zrobić, a w kinie po prostu siedzę przez te dwie godziny i no nie lubię kina, nie lubię kina. Ale tak, właśnie bardzo, bardzo mi brakuje jakiegoś takiego wyjścia po prostu między ludźmi. Także mam nadzieję, że już się tutaj nic nie zmieni i że naprawdę będziemy mogli wychodzić niebawem, niebawem. Będziemy mogli wychodzić i wiecie, i się spotykać ze znajomymi, czy po prostu posiedzieć sobie w dwójkę nawet, wiecie, między ludźmi i poczuć się znowu jak ludzie, jak w XXI wieku, bo to zamknięcie w domu to naprawdę nie jest nic dobrego. Chodziłem po tym sklepie jak głupi i się... co ty mnie znowu nagrywasz? No bo właśnie ci chciałam powiedzieć, że nagrywałam i... ale to... Chciałam nagrywać, chciałam zacząć nagrywać, no ja wiem, ja nie mogę się wysłowić, no straszne. No. Chciałam zacząć nagrywać i zajarzyłam, że zabrakło kurczaczka, a ci w liście napisałam o kurczaczkach. No. I tak ja myślę, ja pierdzielę, a zasięgu nie było. I sobie myślę, coś ja jeszcze miałem kupić, patrzę na listę, no czegoś nie wpisała, co miałem kupić. A dzwoniłam, kurczak. A dzwoniłam i zasięgu nie było. Ale coś ci kupiłem za to. Co mi kupiłeś? Kwiatka? Kwiatka. Ale ta kamera brzydka Happy jesteś. Happy birthday. Dwa kupiłeś? To jest małe drzewo, tak. No to dobrze, dziękuję. Kupiłem ci coś fajniejszego, proszę. Kubek? Kubek. Procafeinator? To dla mnie właściwie. Fajnie, że Red Nose Day. To dla mnie. To fajnie, bo akurat ale na ten... Ale kupiłem ci coś lepszego. Co kupiłeś? Kubek! Optimist. Super, aż zaraz mówię i zrobimy sobie...
idź ty stąd z tymi. No. Nie, kochanie, ja robię obiad. To się śpiesz, bo ja zaraz opracuję. No, spadaj. No. Co chciałam powiedzieć, to właśnie to, że strasznie z Radkiem tęsknimy za rodzicami. No tak byśmy chcieli pojechać. Ja moich ostatnio widziałam, kiedy w październiku, tak? Radek miał dłużej. Radek ma dłuższą przerwę, Radek dłużej swoich nie widział i nie dziwię się, że też tak tęskni. Ale ja już za swoimi też już po prostu, no normalnie szok. Praktycznie codziennie gadamy z rodzicami, z Radka i z moimi, ale wiecie, to jednak to nie jest to samo. Co posiedzieć koło siebie. No, bardzo to jest przykre i to jest właśnie najgorsza strona medalu, że się mieszka daleko po prostu. A tu mam taki plan, wiecie co, czasami jak sobie siedzę właśnie i przeglądam, co bym chciała gotować, no to później wszystko daję od razu gotuj dzisiaj, żeby nie nastawiać na dni i sobie później to wszystko porozdzielam. Także mam wegańską fasolkę po brytońsku, papryki faszerowane komosą ryżową z warzywami, nocna owsianka, dzisiaj sobie zrobię na jutro. No i właśnie miałam robić, patrzcie, zielone tagliatelle z mascarpone i gruszką, ale będę robiła kurczak w miodowym sosie teriyaki z ryżem. Także zabieram się za gotowanie. No i trzeba dodać kurczaka, to jest kurczak, którego używamy my z Korna. Tu już kurczaczek mi się marynuje w sosie teriyaki. Oj, coś czuję, że to będzie pyszne. No i zapomniałam wam pokazać, jak danie wygląda i powiem wam, że przesmaczne. I tu jeszcze zostało naprawdę bardzo dużo zjadomia, zjadł Radek. Radek zabrał do pracy, a jeszcze mi tutaj zostało z mojej porcji i to sobie zjem na kolację. Naprawdę, naprawdę przepyszne danie. Coś mam dzisiaj... zadyszkę. Zobaczcie, ile osób mnie nie subskrybuje. 68% osób mnie ogląda, ale mnie nie subskrybuje. Także zachęcam was bardzo, bardzo do subskrypcji. Nie wiem, z czego to wynika, że oglądają, a nie subskrybują, bo tak jest bardzo często, naprawdę. Także zachęcam was do subskrypcji. No i cały czas przeważają kobiety, zawsze przeważały kobiety i to mniej więcej chyba w takich właśnie procentach. No a jeśli chodzi o grupę wiekową, to najwięcej osób właśnie w moim przedziale wiekowym między 35 a 44 rokiem życia. Także tak, moi drodzy, no ale tutaj jestem w szoku, bo mi się wydaje, że to większy procent niż zawsze. Chociaż pewnie więcej osób nieznajomych wchodzi, więcej osób, które nie subskrybują, wchodzi na film ze szczepieniem się, bo tam ten film cały czas ludzie oglądają. I główne regiony to oczywiście Polska, później Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Irlandia. Patrzcie, ten film ze szczepieniem, który ostatnio jest, jesteśmy te lata chyba najbardziej znienawidzonym filmem na naszym kanale, zdobył nam 162 subskrypcje. 162 osoby zaczęły nas od tego czasu ekstra, akurat tylko z tego filmu obserwować. Także tak, przypuszczam, że większość też będzie zaglądała, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko z nami ok. Z Radosławem wszystko ok i tak będzie. Będzie, będzie i będzie. Tak, pani je i ty jak zwykle już od razu koło pani, tak? Jak zwykle. Tak, moi drodzy, ja już sobie zrobiłam kolację. Na zdrowie. Kto powie na zdrowie? Kto mi pożyczy na zdrowie? Pędrak jeden. Także ja sobie zrobiłam takie kanapeczki wiosenne z sałatą, z serem, z pomidorkiem. Już się nie mogę doczekać, aż będzie nasz szczypiorek, rzodkiewka i takie pierdoły. To jest najlepsze jedzenie z takimi nowalijkami. No i do tego herbatka z czystka. Codziennie ostatnio piję. Powinno się pić niby dwie torebki, a piję jedną, ale tak mam raz na jakiś czas, że piję przez kilka tygodni, później odstawiam na 2-3 tygodnie i później znowu wracam. Radzie mi kupił ostatnio tego tutaj kwiatka i powiem wam, że ładny jest. Już co prawda kiedyś mieliśmy takiego i to jak odpadło, to znowu nie urosło, ale Radosław chyba nie pamiętał i kupił. Ale ładnie to teraz wygląda tak, te kwiatki tutaj wszystkie, co? Ale ładnie, że z tymi lampeczkami z tyłu. O, w ogóle dzisiaj data jest tutaj dobra, 9 marca. Dzisiaj są mojego brata urodziny. Także wszystkiego najlepszego. Ależ pięknie to wygląda. Ślicznie. Ja zaraz będę zmieniała wodę w tym bukiecie. Już tydzień czasu chyba stoi. Tulipany cały czas piękne. No po prostu ja jestem w szoku. Wiecie co, ja chyba będę je zamawiała. Naprawdę. Jedyne co, to tutaj to mi troszeczkę jakby uschło. I to z dwóch stron. Normalnie dotyka wody, a uschło. A reszta...
Przepiękna. Muszę wam to w dzień nagrać, bo zawsze wieczorem nagrywam, a wieczorem wiecie, ani to nie te same kolory. Patrzcie, te wszystkie rozkwitają. Cudeńka! A co chciałam powiedzieć, że tutaj mam takie tulipany, które już tak naprawdę, wiecie, nie opadają płatki, nic się z nimi nie dzieje, wody sobie mają. I ostatnio u JaAnna71, nie wiem czy znacie na Instagramie, uwielbiam. Bardzo dobre takie ogrodnicze konto, bardzo, bardzo lubię. Także jak mówię, tutaj wam podlinkuję JaAnna71, jak się nie mylę. I właśnie ostatnio powiedziała, że jeśli mamy tulipany, które no jeszcze mogłyby powstać, no może by mogły, może niekoniecznie, no ale jak spróbuję, to się nic nie stanie. Żeby wysawiać właśnie takie bulwowate, jak i takie bulwowate na noc, na dwór, bo one w zimie się zamykają i robią się znowu sprężyste. W ogóle są jakieś takie sprężyste. Patrzcie, stoją jak nigdy. Przeważnie się tulipany kładą, a te stoją cały czas przepięknie. Ale żeby je dać na dwór, na zimną pogodę i one po prostu się zamykają i stoją dłużej. Także daję na dwór. Moja towarzyszka oczywiście ze mną musiała wyjść na dwór, ale zimno, powiem wam, bardzo zimno dzisiaj jest. Postawiłam je zaraz przy drzwiach, no nie widać. Postawiłam je zaraz tutaj przy drzwiach, bo jest bardzo wiecznie, nie chciałabym, żeby mi się wazon zbił. A tych hiacyntów jednak nie dam, one tak pięknie wyglądają. Czy ja powinnam obcęcić dać do wazonu? Chyba tak, ale tak pięknie wyglądają, tylko tak jak wam mówiłam, każdy w inną stronę. Ale pięknie wyglądają. Przyszła do mnie znowu. Ostatnio gdzieś przeczytałam, że oczywiście wszyscy wiemy, że pieski to są zwierzęta stadne, ale jeszcze było napisane, że nie powinniśmy się dziwić, że tak bardzo chcą być koło ludzi, bo właśnie potrzebują bliskości. Czy jest to pies, czy nie pies, one po prostu potrzebują być blisko. Nie mogę jej odmawiać zawsze, chociaż już czuję, że mnie twarz piecze. Także tak, ale jest taka kochana moja perełka, moja starowinka. A u mnie, moi drodzy, kolejny odcinek. To jest sezon czwarty, odcinek czwarty, Chyłki. Uwielbiam ten serial, naprawdę dobry. Teraz mnie denerwuje, bo wiecie, przed tym serialem mogłam robić taki maraton, a teraz muszę czekać co tydzień. Dla Radosława przygotowaną kanapkę, trochę się rozwaliła. Do tego szklanka wody, bo Radosław mało pije wody, także mam nadzieję, że jak wróci, jak nie będzie chciał zjeść, to nie zje, ale że się chociaż wody napije. Ja sobie nalewam też. Już zaczęłam i mi wody zabrakło. Szklankę wody na górę. Mówiłam wam, że muszę mieć, chociaż ostatnio nie piję tak dużo wody na górze. Także tak, wodę mam, prowiant gotowy. Idę się położyć, bo nie mam siły, nie poczekam na niego. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I co? Do kolejnego vloga. Buziaki! Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.